Hej, 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 z tej strony Łosiu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii poświęconej grze War Thunder. Dzisiaj ciąg dalszy tematu niemieckiej Panzerwaffe, ale jednak troszeczkę inaczej, bo za sterów niszczycieli czołgów przesiądziemy się za ster legendy pól bitewnych II wojny światowej, czyli Pantery w wersji D. Przed nami tryb bitwy w lesie Hürtgen. Ja tu się trochę nagadałem, konie już ruszyły. O, widzę, że starcie będzie bardzo, bardzo kameralne, bo zaledwie 6 na 6. U nas co my mamy? Tygrysa E, Tygrysa H1, Nashorna, Kawusa Premkę i Tygrysa. No, może być, mam nadzieję, że tutaj siły powietrzne nie zdominują tego starcia. I mam nadzieję, że jakieś kile na łapie, bo przy takiej ilości graczy to może być smutno. I słabo, jeśli chodzi o to. No ale nic, nie będę zaczynał materiału od narzekania, tylko pedal to the metal i jedziemy gazem na pole bitwy. Po lewej stronie widać w oddali boty drużyny przeciwnej. Ja nie będę pruł do nich z takiego dystansu, bo to po prostu jest strata czasu. I też amunicji. No moment, bo tutaj widzę, że chyba ktoś się próbował odezwać ogniem. Tak, tutaj jest chyba gracz. Dobra. Staram się raz wystrzelić. Zobaczymy, jaki to jest dystans, czy się uda trafić, czy nie. Tu coś za daleko. O, czyli teraz już będę mógł strzelać. Dalej, jeszcze bliżej. Może teraz. Weszło w gąsienicę. Nie jest to co prawda krzypiące trafienie, ale może coś tam się uda jeszcze uszknąć od typeczka. Jest troszeczkę w lewo. Poprawka i teraz już powinno siąść. No, siadło pięknie, bot zniszczony. Jako taka przystawka. I skradamy się dalej. Stąd widzę, ktoś próbuje strzelać do nas. Będziemy się skradać tutaj lewą stroną miasta. Mam nadzieję, że nikt mnie nie dostrzeże. Szczerze mówiąc, atakujemy pod słońce, czyli tak naprawdę my mamy gorszą widoczność niż przeciwnicy. No zobaczymy, czy tutaj coś się kręci. Tygrys zniszczył te 3, 4, 8, 5. No w tym momencie. Prawa strona Nashorn. Można powiedzieć, że flankę mamy strzeżoną 88. To jest nasz Tygrys. Podjadę zapewnić wsparcie naszemu Nashornowi. Mam wrażenie, że to się z kimś strzela. Tak, jest T-34. Rykoszet. No nie wierzę.
Bok wieży, bok wieży, bok wieży, bok wieży, dawaj, przeładowuj. Poszedł bok wieży. Jeszcze przywalimy mu w Cooper. Niech ma. Pożar na pokładzie. I znowu wieża. On już wie, co go zaraz spotka. Okej, okay, T-34 zniszczone. Jest czołg przeciwnika. Trafiony, zniszczony. Tu jest kolejny. Trafiony. Przebita płyta. Zaraz poprawiamy. Long range sniping, panterkowy. Trzeci przeciwnik na naszym koncie. Bot niszczony. Mam wrażenie, że się przemieszczał. No trudno. Strzeliłem, można powiedzieć, na zaś. To już musisz się przemieszczać bardzo ostrożnie, bo Pantera jest no jednak ociążałą maszyną. W stosunku oczywiście do pozostałych pojazdów niemieckich w miarę zwrotna, znaczy w porównaniu do Tygrysa. Ale niestety z większością czołgów alianckich to się po prostu nie ma co mierzyć pod względem zwrotności. Otrzymałem trafienie, nie wiem skąd, nie wiem jak, mam nadzieję, że nie w płytę tylną. Pożar, pożar, czyli jednak T-34 jechał za mną i po mnie, dałem się zajść, za mało patrzyłem do tyłu, szczerze mówiąc myślałem, że jest szczelna blokada naszej strony, ale się jednak przycisnął i teraz to co widzicie powinno się mieścić w kategorii 18+. Zasygnalizowałem naszym, że mogą się tutaj spodziewać T-34. A tymczasem wracamy na pole walki w drugim wozie. No ja myślę, że i tak ten bilans trzech maszyn za cenę jednej wygląda całkiem dobrze. Jak to wygląda? Drużyna przeciwna. Praktycznie każdy z nich stracił już po jednym wozie. My aktualnie mamy straconego jednego kabusa, czołg ciężki. No powiem wam tak, sytuacja zaczyna się robić nieco krępująca, bo oni mogą to wygrać. Rosjanie mają maszyny T-34, to są czołgi średnie i można przy pomocy czołgu, znaczy można kierując czołgiem średnim dwa razy się na polu bitwy pojawić. U nas dokładnie, Tygrys już poleciał, się wylogował, znaczy wyszedł z bitwy, KW-1 też, więc no oni mają teraz przewagę, jeśli chodzi o maszyny. Więc jak najszybciej trzeba się zająć niszczeniem czołgów wroga, bo teraz każde trafienie tak naprawdę będzie eliminowało gracza drużyny przeciwnej.
No a tymczasem jedziemy na pole bitwy. Zbliżamy się powoli do punktu A. Tutaj już mogą się kręcić przeciwnicy, chociaż mam wrażenie, że oni teraz próbują zakapować sobie punkt B. Tu już muszę być bardzo ostrożny, bo w każdym miejscu mogą się pojawić wrogie czołgi. Widzicie, do czego zdolny jest T-34 na dobrej pozycji za rufą Pantery. Ciało. Kosmos. Tam widziałem przesuwającego się przeciwnika, mam wrażenie. Trafiony. A, zdobijamy T-34 kolejnym strzałem. I to jest sygnał, że nie ma tutaj już żadnych drogich pojazdów. Załadowany ładowniczy. Załadowany ładowniczy. Załatwiony ładowniczy. Silnik załatwiony. Już mnie trafili. Dwa ognie mnie niestety wezmą. Nie wiem, gdzie jest moja drużyna, ale mam wrażenie, że gram sam. Tak, już mnie tutaj tyrają we dwóch. Okej. Okay. Gościa udało się wykończyć. Natomiast no ja sam sobie nie poradzę. Niestety. Mnie ten T-30 tyra. Jak chcę, to jest T-34? Nie. Coś innego. Niestety już nie jestem w stanie zgasić pożaru. Tam już kolejny T-34 mknie w kierunku naszego punktu, więc no niestety. Agonia i koniec. Jestem prawie pewien, że moja drużyna przegra to starcie. Niestety całkowicie zasłużenie po jednej 6-6, gdzie tutaj większość naszych ekipantów no nic praktycznie nie ustrzeliła. No ja wracam do hangaru z 5 maszynami przeciwnika na koncie, z czego 4 sterowane przez graczy. Myślę, że nie ma się czego wstydzić, ale niestety tym razem zwycięstwa nie udało się dowieść do końca. Natomiast jeśli materiał się spodobał, zachęcam do oceniania, zachęcam do komentowania, no i przede wszystkim do kolejnej wizyty na moim kanale. Wideo przygotował dla Was Łosiu. Do zobaczenia w następnym materiale albo gdzieś tam na polu bitwy. Cześć!